Witam serdecznie, moim gościem Grzegorz Szewczyk, Bastek Niskowa. Dziękuję, witam. Panie Grzegorzu, zacznę od Pana. Fantastyczne spotkanie w wykonaniu obrońcy na bramce. No dzisiaj tak naprawdę do tych ostatnich sekund chylę czoła, bo to, co Pana w ramce robił, na swojej nominalnej pozycji, chyba że o czymś nie wiem, no to naprawdę szapoba. No tak czasami bywa. Bramkarz nie dał rady, no i trzeba było walczyć. No. Jak potrafię, tak bronię. A co dalej? No. Udawało się i tyle, nie? No, zawodnicy, którzy stali obok mnie z Insta Service, stwierdzili, że to dzisiaj już nie wejdzie. No, nie wyszło, brakło dosłownie minuty może, żeby dociągnąć to. Trzy setki niewykorzystane, zemściło się. Trudno. Mecz dobry, chłopaki walczyli, no. Także na razie jest dobrze. Prawdziwy rollercoaster emocji w dzisiejszym spotkaniu. 3-1 do pierwszej połowy prowadzi Insta Service, ale potem no stanęli. No nie można powiedzieć, że nie grali, ale trzeba powiedzieć, że wyście narzucili takie tempo, że potrafiliście wyjść na 4-4. Dobrze mówię? 4-4-3. No i w końcówce prowadzicie i dwie kontry i tak naprawdę przegrywacie spotkanie. No w ostatnich minutach. No dokładnie. Brakło trochę takiej wytrwałości, o, że tak powiem. Trzeba było spokojnie grać tak jak cały mecz, szeroko, piłką. No brakło, trudno. Jak wytłumaczyć, to nie chcę już tych osób tutaj ani gdzieś wytyczać, ani nic, bo to nie moja sprawa, ale jak można wytłumaczyć nieszczelenie dwóch, takich naprawdę dwusetek, gdzie tylko nogę się przekładło, oni przyłożyli, ale niecelnie. No, czy to brak doświadczenia, czy tak powiem stres? Nie, no przy tej bramce, co tam Krystian miał, no przed nim był chyba Konrad, nie spodziewał się, no. Dołożyć nogę i jest 5-3 i wtedy mecz wygrany. Z 5-3, które nie udało się strzelić, bo tak powinno być, zrobiło się tak naprawdę dla rywala bramka. 5-4. I po meczu, no trudno. Będziemy walczyć dalej i tyle. I tak jest dobrze. Pierwsza piątka, początek, musimy się zgrać i byle do przodu. Tak, jest zdecydowany progres. Ja widzę to, co w stosunku do hali. Jeszcze takie pytanie właśnie, bo pan jest takim doświadczonym zawodnikiem. Element, który szwankuje u was najbardziej. Taki jeden, powiedzmy, taki, który naprawdę nie siedzi może przez cały sezon, albo teraz przestał działać. Jeden taki element. Takiej mądrości jeszcze. Trzeba się ograć więcej, bo brakuje takiego konsekwencji, żeby utrzymać. Nieraz jest gra dobra, brakuje takiego doświadczenia, o, że tak powiem. Trzeba się zgrać i zobaczymy. Takie doświadczenie to się rzeczywiście nie nabywa, że tak powiem, jakimś takim treningiem, tylko ilością meczów, tak? No, młodzi zawodnicy też trochę stresu i no jak, no nie wiem jeszcze co tam. Stres może. No. Dzisiaj jakby był bramkarz, to by było całkiem lepiej. No raczej na, raczej na pewno. Brakło jeszcze, wiadomo, no Wojsława, napastnika, Piotrka, obrońcę, no tak jakby był skład cały, no to myślę, że byłoby lepiej. Ostatnie pytanie, w zasadzie takie stwierdzenie. Poznałem wasz skład już tak dość dobitnie i rzeczywiście, jak wymienia pan tych zawodników, macie potencjał tej całościowo tej grupy? No tak jak mówię, pogramy, zobaczymy. Na drugi sezon powinno być lepiej. Tego życzę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.